Cześć, siemanko, guten morgen. W sumie to witajcie z Zakopanego. W tej chwili toczę się pod skocznię, pod Wielką Krokwię. Zaraz będzie widać Giewoncik, już trochę widać. Przywitałem się z wami już z Zakopanego. Teraz jestem w Zamościu, w amfiteatrze naszym zamojskim. Naprzeciwko mamy ratusz. Co ja w tym Zakopanym takiego robiłem? Dzięki pewnym nowym lekarstwom mój organizm dzięki temu trochę lepiej działa i wymyśliłem sobie, że przejadę z Zakopanego do Zamościa fudzikiem. A co? 386 km dokładnie, tyle kilometrów mierzyła cała droga. Ale dzięki pomocy wozu technicznego, który prowadził Cichy, dzięki Cichy za pomoc bezcenną, dotrwałem, przetrwałem, przejechałem cały dystans, pobiłem swój rekord życiowy, jeśli chodzi o odległość jednego dnia, o 176 km, więc przeskok kosmiczny. Jestem mega zadowolony z tego. Bardzo dumny i zaskoczony tym, że fizycznie wytrzymałem to. Nie no, powiem ci, spoko idzie. Nie mogę powiedzieć, że źle idzie. Ale nie mogę już jeść. Chociaż był kryzys na chyba 180 km, może trochę wcześniej. Bardzo duży kryzys związany z tym, że nie przewidziałem tego, ale wypociłem za dużo potasu. No i miałem taki zjazd, że naprawdę chciałem już kończyć zabawę. W sumie dzięki przypadkowi, bo Cichy kupił banany. Jeszcze nie jest chwilę. Masz te kurczaki, no, banana. Ja ogólnie nie jem bananów, bo po bananach mam rozwolnienie, więc nawet nie jem w trakcie trasy. A co mówiąc już na takim odcinku, gdzie chciałem dojechać, trzymać się jakieś tam dyscypliny i po małym opierdzielu motywacji Cichego zjadłem te banany. No i nie wiedziałem, nawet nie domyślałem się, skąd taki kop mnie wziął, czy po tym, że no w tym momencie pół godzinki miałem przerwy, czy to dało mi tyle siły,
Dopiero później po analizie całej trasy wyszło, że wypociłem po prostu potaw. I organizm wciągnął te bananki. Dostarczył potasu i dojechałem do końca. Jak już mamy mowę o tych banankach, zapewne interesuje Was to, co taki woron kolarzyna z jelitkowem jadł przez całą trasę. Na samym początku z rana w ogóle nic nie jadłem, żadnego śniadania, tylko rytuał, i zajęło mi to mniej więcej do godziny czasu przygotowanie roweru w stanie z całym rytuałem. Nie jadłem, więc trochę się nie bałem, że coś będzie nie tak. Wstałem o 3, wyruszyłem o 4. Zaczynam rundę przez Krupówki. Mamy 4:00. I ciśniemy pokonać słabości. Od pewnego czasu uczę się jeść co 50 minut. Nieduże posiłki. Cały czas próbuję testować różne posiłki, ale najlepiej wchodzą mi niemieckie drożdżóweczki, które miałem ze sobą, i starałem się je wciągać co 50 minut. W bidonach miałem sok też już swój wypróbowany malinowy, gdzie w 100 ml jest 350 kalorii, czyli cukry proste. I teraz tak, przez całą trasę zjadłem 6 drożdżóweczek. Niestety po pewnym czasie, chyba po 6 godzinach, w ogóle nic nie wchodziło, więc trzymały mnie te soki. Wypiłem w sumie 3 litry wody i 700 ml tego soku. 3 nuggetsy, bo już nie wiedziałem, co tam wcisnąć takiego, żeby coś tam, żeby w ogóle jeść jakiś inny smaczek. No i te chyba będą słynne banany cichego. Jeden zjedzony był w sumie na próbę przed Niskiem, właśnie te 100 km przed końcem, i drugi banan był zjedzony, zabił go rajem, czyli jakieś panasówce, jakieś 30 chyba 5 km przed końcem. Banany uratowały całą przejażdżkę. Zaraz Wam wrzucę fragmenty motywacji cichego, jak mnie zmotywował. W sumie proste słowa, ale dały mojej psychice dużo. Musiałem sobie tam odpocząć pół godziny. Czy tam w zwierzęciu powiedzmy sobie odpocznij pół godziny. Nawet jakbyś to zrobił w 24 godziny, jeżeli kurwa o 3 byś zajechał, ale masz to zrobić. No ja chcę to zrobić. Za długo to było planowane. Za duży rozgłos. No. Żeby pokazać wszystkim niezawiarkom, że się da. No i podołałem do końca. Dałem radę. Fudzik spisał się rewelacyjnie, nic się nie działo przy takiej trasie. Założyłem nową owijkę i takie żelki, zaraz Wam tutaj wkleję zdjęcie. W sumie polecam te żelki, bo za 14, nie, chyba 7 euro zapłaciłem, tak, 7 razy 4, no niech będzie za 30 zł, mamy fajne żelki, które powiedzmy oddzielają nasze ręce od kierownicy i w jakimś tam sensie tłumią drgania. Spisały się rewelacyjnie.
udało mi się też dobrać tak pozycję od jakiegoś czasu, że przez całą drogę ani tyłek mnie nie bolał, ani ręce nie drętwiały, więc no co tu dużo mówić, pozycja idealna. Jedynie co zrobiłem, żeby nie odczuwać kolan, bo nigdy nie jeździłem tak długo. No max jest te 210 km, czyli tam te 11 godzin jazdy z przerwami. Założyłem sobie z przodu blat 46 ząbków i to była chyba bardzo dobra decyzja, bo no, były miękkie przełożenia, więc sobie spokojnie mogłem jechać bez obciążania mocno kolan. No w tej chwili zmieniłem na blat, na którym jeżdżę, czyli na 52. No myślę, no tak mi się wydaje, że na tym 52 nie dałbym rady przejechać całej trasy. Także jeszcze raz dla ciekawskich, co jadłem, czyli te 6 drożdżóweczek, 700 ml soku plus 3 litry wody, 3 nuggetsy, no i 2 banany. Oczywiście podejrzewam, że ktoś, kto ma zdrowy brzuch i trawi wszystko normalnie, zapewne nie wytrzymałby takiego dystansu. No ja jestem przyzwyczajony do tego, więc to u mnie inaczej działa, więc nie ma się tym co sugerować. Ale co mogę polecić? Polecić mogę powiedzmy posiłki, jakieś tam żele. Każdy ma swoje jakieś tam przekąski po drodze. Właśnie wrzucać co 50 minut. I u mnie jest taka zasada, że 10 minut po posiłku, nie w trakcie, piję wodę. Także tak to u mnie wyglądało. Filmik z całej trasy będzie, ale w formie timelapsa. Nagrywałem całą trasę od samych Krupówek do Zamościa. Raczej całość. W pewnym momencie tam się rozładowała bateria w kamerze, więc może być jakaś tam przerwa. Będzie cała trasa. Nie, że będzie w tym filmie cała trasa plus to, co teraz nawijam, tylko będzie to oddzielne. Jestem na pewno bardzo dumny z tego, że trzymałem mega dyscyplinę. Założyłem sobie, że będę trzymał się tętna max 130, ale nie myślałem, że aż tak moja psychika zadziała i będę tak zdyscyplinowany, że średnia na całej trasie przez 20 godzin wyszła 130, chyba 6 tętno, więc rewelacja. Jak widzicie, zostały resztki opalenizny po trasie. Dziękuję tym, co wierzyli we mnie, że to zrobię. Dziękuję tym, którzy nie wierzyli, a obserwowali, bo to też motywowało. Sam fakt, że ktoś mówi, nie dojedziesz. No gdzież z Zakopanego do Zamościa? No chyba oszalałeś. Pokazałem sobie innym, no i jelitkowcom, żeby się nie poddawali, że da się uprawiać jakieś sporty. Może niekoniecznie każdy jest w stanie albo lubi to co ja, ale można. Możemy iść do przodu i chorobę w tym momencie trochę zostawić z tyłu. Nie poddawać się i cisnąć do przodu. Rozwijać się w tym, co się lubi. Zapraszam na Instagrama, Facebooka, na Strawę, Szoso po Szosie, do klubu oczywiście. No i co? Nie wierzyliście? Dzięki. Trzymajcie się. Hej.